There's power in the strangest places, fire in the coldest spaces, color where you don't expect it, better when you disconnect it. Poznali się w pandemii, wzięli ślub w pandemii, przez to nie mieli wesela, a podczas podróży poślubnej przeszli COVID. Ale nie byle gdzie, bo na Malediwach. Oto w skrócie historia miłości Beaty Tadli. Zapraszam na tę rozmowę. Beatko, super, że jesteś. Dzień dobry, miło Cię widzieć. Zacznę tak dosyć niestandardowo z Tobą, jeśli pozwolisz. Mam wrażenie, że jesteś teraz bardzo szczęśliwą kobietą. Bardzo dobre wrażenie, świetna obserwacja. No to akurat prawda. No to prawda, jestem spokojniejsza w środku, jest mi dobrze, jestem pozbawiona takich trosk, które, wiesz, czasem ludzie generują pomiędzy sobą. Tutaj nie ma tego. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa przy bardzo dobrym, wspaniałym człowieku. To widać, to czuć. Kobieta od razu jest inna, niby nic nie zmieniła, a wygląda inaczej. Ten odbiór jest taki ciepły, łagodny. No chyba my łagodniejemy też w środku, wiesz, dzięki temu. Jakieś takie stajemy się spokojniejsze, kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa, kiedy mamy przy boku człowieka, który niczego nie wymaga poza tym, żeby być z nim, żeby po prostu go uzupełniać i być. Wy wzięliście ślub. I to nie był twój pierwszy ślub w życiu. Nie bałaś się wejść kolejny raz w związek małżeński? Nie, nie bałam się, dlatego że uważam, że każdy związek, każda relacja jest dla nas dobra, bo jest na jakiś etap naszego życia i ona wtedy jest dobra i ważna. No cóż, bywa, że się kończy. Nie wszyscy mają to szczęście, że trafią i są w związku takim, w którym dojrzewają razem, a nie rozdzielają się na takich różnych torach, które no niestety nie w tym samym kierunku idą. No ja miałam to szczęście, że już jako dojrzała kobieta wreszcie trafiłam na człowieka, który jest po prostu do mnie bardzo, bardzo podobny i dlatego ja się nie bałam. Czyli myślisz, że to jest sposób na udany związek, żeby znaleźć osobę podobną do siebie? Tak, ja uważam, że zupełnie jest odwrotnie, aniżeli niektórzy przekonują. Ja jestem przekonana, że to podobieństwa się przyciągają, ten sam system wartości, ten sam sposób, ulubiony sposób spędzania czasu, ale też właśnie przekonanie, że my potrzebujemy spokoju, że jesteśmy domatorami, że im jesteśmy bardziej dojrzali, czy tam mniej młodzi, to potrzebujemy tego spokoju coraz więcej. I myślę, że właśnie to sprawiło, a no, zdarzyło się tak, że po prostu na wczesnym etapie tego związku przekonaliśmy się, jak wygląda codzienność. I tę codzienność wspólną pokochaliśmy po prostu oboje. Przez to, że poznaliście się w pandemii, tak. Sprawdziliście się bardzo szybko, ale też może dzięki pandemii tak długo udało Wam się utrzymać ten związek w tajemnicy. Było to bardzo Wasze. I może dlatego mieliście możliwość takiego zbudowania tej relacji, takiej bardzo silnej, niewystawionej na oceny, na obstrzał paparazzi. Ale z drugiej strony to są ekstremalne warunki. Poznać faceta, wejść do jednego domu i się nie pozabijać. Tak, bo wiesz co, było w naszym przypadku zupełnie odwrotnie, aniżeli w przypadku tradycyjnej relacji, która rozpoczyna się od buzi dupci, wiesz, pokazywania najlepszej wersji siebie. Tak. Oczywiście to też jest piękne, tak? Tylko że ponieważ nigdy nie doświadczyłam wcześniej właśnie tej zmiany kolejności, no to teraz to się szalenie spodobało. Czyli zaczynasz nie od randek, nie od kina, nie od restauracji, bo wszystko zamknięte, bo jest totalny lockdown. Zaczynasz od kwarantanny w jednym domu, bo mój syn wtedy zachorował na COVID, więc zostaliśmy zamknięci we trójkę w jednym domu. Syn na górze zamknięty, dostarczane mu było tylko jedzenie i zabierane puste naczynia, pościel, ręczniki i tak dalej. Natomiast my na dole w codzienności, w dresie, w klapkach, bez makijażu.
musiałam się stroić, dowiedziałam się, że i tak jestem najpiękniejsza dla niego. I to, wiesz, ta codzienność, w której my się sprawdziliśmy, która jest zawsze dużo trudniejsza, bo pojawia się gdzieś na kolejnym etapie związku i nagle, wiesz, potrafi czar prysnąć, a bo przecież było kiedyś tak pięknie, ty tak ślicznie wyglądałaś, a teraz w tym koczku i w tych kapciach, nie? A ja od samego początku w koczku i w kapciach i w dresie i wiesz, zamawianiu jedzenia, no bo przecież nie mogliśmy nawet do sklepu wtedy wyjść. No to sobie, wiesz, tańczyliśmy, robiliśmy sobie dyskoteki w domu. Nie. Tak. I okazuje się, że my po prostu się świetnie ze sobą czujemy. Czyli ta kwarantanna was tak nie przybiła, tylko mimo tego, że byliście w domu, prowadziliście rozrywkowy tryb życia. Tak. Nawet znajomy przyszedł nas odwiedzić, to było przezabawne, bo my siedzieliśmy, wiesz, w salonie. Tutaj były drzwi z moskitierą na taras, a on siedział na tarasie. I tak, taka była po prostu impreza, nasze spotkanie. Powiedz mi, ile minęło od momentu waszego poznania do tej kwarantanny, do momentu, kiedy nagle po prostu zamieszkaliście razem? Bo wiem, że to było od momentu bardzo poznania? Tak. No, ja wiem, słuchaj. Króciutko. 3 miesiące. Czyli po prostu tutaj mieliście tempo narzucone niezłe. Ale czy na przykład mój mąż, bo my też szybko zamieszkaliśmy wspólnie, a on powiedział mi, że wiesz, na pewnym etapie życia nie ma co tracić czasu. Tak. Wolę szybciej zweryfikować, czy to jest to, niżeli właśnie randkowania tu przez pół roku, a potem nagle zamieszkasz i nie działa. No, bo masz perspektywę zupełnie inną. Masz już trochę mniej czasu do końca swojej jakie aktywności. Jakie to okrutne! Nie do końca życia, tylko do końca rozumiesz tej aktywności, w której jeszcze możesz być jakoś atrakcyjna, czy mieć siłę na nowe związki. Bo być może przychodzi taki moment, że tej siły już nie ma, chęci, ochoty. A dla nas to był naprawdę świetny, wiesz, wspólny moment. Naprawdę idealny. Powiedz mi proszę, jak wyglądało to wasze poznanie, bo ono tak naprawdę jest cały czas tajemnicą. No i widzisz, i tutaj chyba tajemnicą pozostanie, bo muszę sobie coś zachować, no wiesz. No to co nam możesz powiedzieć, zachowując coś dla siebie? No, że to bardzo ciekawa historia. No dzięki! Po prostu lizak przez papierek. No tak, trochę przez szybę, ale tak zupełnie szczerze, myślę, że przyjdzie taki moment, że ja o tym opowiem. Nie jest to, wiesz, żadna tajemnica, tylko czekam na odpowiednią okoliczność. I to nie dziś? No nie dziś. No dobra, to chociaż o ślubie sobie porozmawiamy. Beato, ten wasz ślub też nie był może takim ślubem, o którym marzy każda kobieta? Znajomość rozpoczęta w COVID-zie i potem przypieczętowana w COVID-zie. Tak. A miało być tak pięknie. Zaręczyny w COVID-zie, potem ślub w COVID-zie. Czyli co, zaręczyny też w domu? Nie, w Sopocie akurat, na molo. A no to proszę. Wiesz co, ja ci powiem, że ja jakoś nie jestem specjalnie weselna, to znaczy nie. Nigdy nie oczekiwałam, że będę mieć wielkie, strojne wesele gdzieś w jakiejś sali czy w jakimś domu weselnym. To nie ja. Więc właściwie dobrze się stało, że nie było tego oczekiwania ze strony znajomych, rodziny, no, że trzeba zrobić jakąś wielką imprezę. No wielką, niewielką, ale 4 osoby, to mało ci powiem. No tyle było na ślubie, to prawda. No, a potem już jak przyjechaliśmy do domu, staraliśmy się zachowywać ze znajomymi te wszystkie obostrzenia, które wtedy działały. Ale tak, faktycznie ślub, kiedy świadkowie stoją w maskach, nikogo więcej nie ma. Bo to był moment, kiedy w urzędzie mogłoby być 5 osób, czyli urzędnik, młoda para i para świadków. Tak, dokładnie. Koniec, nikogo więcej. Tak było. Ale jak słyszałaś o tych obostrzeniach, to nie miałaś takiego poczucia, okej, dobra, nie marzyłam o wielkim weselu, ale jednak poczekajmy, aż to minie, żeby mogło być ze mną chociaż 10 osób, nie wiem, najbliższych, mama, rodzina, przyjaciele. Nie myślałaś o tym, żeby przełożyć? Nie. Kompletnie. I też, wiesz, nie było takiego oczekiwania ze strony naszych znajomych ani bliskich, więc jakoś tak powodowana tym, że nikt nie wymusza, nie oczekuje, zresztą wszyscy byli tak dość chyba zszokowani tym tempem, które sobie narzuciliśmy, ale my tak bardzo chcieliśmy, że nic nas nie zatrzymało, nawet pandemia. Czyli tak, zamieszkaliście razem, pojechaliście sobie do Sopotu, tam Michał się oświadczył. I ty
w ogóle nic nie podejrzewałaś, że to nastąpi. No nie, to... Zaskoczył cię. W ogóle udało się zaskoczyć ciebie. Tak. To, co nie jest proste. Co nie jest proste, bo faktycznie zawsze jakieś, wiesz, czy przyjęcia niespodzianki, czy ktoś szykuje mi, że tam, wiesz, właśnie zbliżają się moje urodziny. Ja i tak to wszystko wiem, a przynajmniej wyczuwam. Wyczuwasz. Natomiast... I tutaj cię zawiódł twój radar. Tak, kompletnie mnie zawiódł. Ale dlaczego? Bo na przykład nie spodziewałaś się, że to nastąpi tak szybko, czy... Dlaczego nie zadziałał twój radar? Nie wiem, bo jakoś tak byłam oszołomiona tym, że w ogóle tam jesteśmy razem i że jest tak miło. I że wyszliśmy z domu. Tak, tak, że jest jakiś oddech, wiesz, w tej pandemii, bo to było między jednym lockdownem a drugim, że jakaś taka szufladka się otworzyła, że mogliśmy po prostu się tam wpasować, tak. Ale nie, no zaskoczył mnie, słuchaj, totalnie. A kombinował jak koń pod górę z tym. Czyli nie miał lekko z to. No nie, bo wiesz, poszliśmy do restauracji na kolację, widziałam, że był taki trochę nieswój. A potem był wieczór, 23 sierpień i on mówi, wiesz, chciałbym, żebyśmy poszli teraz na molo. I ja mówię, ale na molo o 23, nie dość, że tutaj nic ciemno. Nie widać, to jak to... Ciemno, zimno już jednak. No właśnie, nawet nie było zimno. A on mówi, no ale ja bym chciał, no to jutro też pójdziemy na molo, ale dzisiaj też bym chciał. I mówi do mnie, wiesz co, tylko musimy wrócić do hotelu po kurtkę. Ja mówię, Michał, jest sierpień, jest super ciepło, ja jestem w t-shircie. Mhm. A on mówi, nie, muszę po kurtkę. Na molo może wiać, bo to tak. Głęboko w morze. Myślę sobie, dobrze, no jak już się uparł, że pójdziemy na to molo, jak już się uparł, że musimy jeszcze po kurtkę wrócić, ale do głowy mi nie przyszło, że on po prostu w tej kurtce ma pierścionek, że gdyby trzymał w kieszeni spodni, to by nie, po prostu było widać. Albo by wypadł, gdyby był bez pudełeczka. No więc właśnie, no i weszliśmy sobie na molo, szukaliśmy, znaczy on, widzę, tak krążył, a może tu, a choć jeszcze tutaj staniemy, myślę sobie, o co chodzi. Aha. W końcu stanęliśmy na końcu mola i tam pojawił się pan, który wygrzebywał z takiego, wiesz, takiej lornety 2 złote po 2 złotych. I te 2 złotówki cały czas tam wyskrobywał. Aha. A Michał tak stał, ja już, wiesz, nie wiedziałam, co mam mówić, więc zaczęłam opowiadać wszystkie, wydawało mi się wcześniej, zabawne historie z mojego życia, przynajmniej takie, przy których wszyscy się śmiali, a on tylko robił coś takiego, i był taki nieskoncentrowany. Się okazało, że po prostu czekał, aż ten człowiek, wyskrobywacz monet, się sobie pójdzie. No i w ogóle cię nie słuchał po prostu, tylko robił, bo kombinował. Tak, dokładnie. No i wtedy właśnie wręczył mi pierścionek. Poryczałam się oczywiście, byłam niesamowicie zaskoczona i szczęśliwa. Od tych zaręczyn do ślubu też nie minęło wiele czasu. Wiesz co, no sierpień, a luty, no to trochę minęło. No to trochę kilka miesięcy. Ludzie to planują latami. No tak, ale może są młodsi, wiesz, mają więcej czasu. Zdecydowałaś się na taką bardzo elegancką, prostą kreację. Zastanawiam się, czy gdyby ten ślub był większy, w innych okolicznościach też zdecydowałabyś się na taką suknię, czy jednak ta sytuacja troszeczkę, wiesz, okrajała wszystko z tego blichtru, rozmachu. Nie, ja też w ogóle nie jestem specjalnie zamaszysta, jeśli o to chodzi, wiesz, na ten rozmach. Nie lubię strojnych rzeczy, nie lubię w ogóle być wystrojona. Wydaje mi się, że to wtedy zasłania moją osobowość.
a to jednak tej osobowości on się zakochał, tak? Mówiłyśmy o tych dresach, koczkach. Właśnie, więc właśnie, oczywiście żartuję sobie, ale źle się czuję wystrojona. Lubię raczej skromne stroje. Im jestem starsza, tym właśnie ku tej prostocie bardziej się skłaniam. I myślę, że bez względu na to, czy ślub byłby z wielkim rozmachem i pompą, czy byłby skromny taki jak był, to ja bym miała tę samą sukienkę. Mi się bardzo podobała. Wy w Urzędzie Stanu Cywilnego byliście, tak jak wspomniałyśmy, w 5 osób. Plus fotograf. O! Nie powinno go tam być. Mógł, właśnie mógł. Tak? Tak, wtedy mógł. Zastanawiam się, jakie ty miałaś emocje. Czy bardziej wzruszona, zaskoczona byłaś podczas tych zaręczyn, czy jednak ten ślub ma swoją moc? Pewnie, że ma i pewnie, że jak już przyszło do składania przysięgi, a też mieliśmy swoją część taką, pewnie jakoś przemyślaną wcześniej, ale też nieprzygotowywaną, niewyuczoną na pamięć, ale to było bardzo wzruszające. Ja oczywiście się poryczałam, wiesz, w trosce o makijaż, to tylko o tak robiłam. Jak sobie dzisiaj nawet przypomnę, to jest dużo tego wzruszenia. Tak. Napisaliście dla siebie przysięgi? No właśnie mówię, że nie napisaliśmy dla siebie, tylko je wygłosiliśmy, nie mówiąc sobie wcześniej, że tak zrobimy. Aha. Ale to było bardzo i spontaniczne, i takie przeurocze, nasze. I nie widziałam w Michale, żeby był jakoś specjalnie, wiesz, zdenerwowany, był raczej taki uspokojony w środku. Ja byłam wzruszona. Ale bardzo się cieszyliśmy, że to się wreszcie stało, bo mieliśmy takie plany wcześniej, żeby właśnie, a może w Sopocie, skoro tam już zaręczyny, a może w Kazimierzu, a może jednak w Tallinie, skoro w Polsce wszystko zamknięte. Więc zaczęliśmy już czynić jakieś tam ku temu przygotowania, ale potem się okazywało, że wiesz, jedno zamykano, następne zamykano i tak. nie ma byliśmy w takiej sytuacji, że nie wiadomo było, co się jutro wydarzy. Tak, tak. I gdzie na świecie. No właśnie, więc skoro nie wiadomo, co się wydarzy, skoro sytuacja stała się tak nieprzewidywalna i trudna, to bądźmy wbrew niej, idźmy na przekór i zróbmy to. Beata na przekór Tadla. Mam nową ksywę. Beatko, w urzędzie byliście sami, ale wyszliście z urzędu i tam czekali na was przyjaciele. Tak, biedni, bo było zimno wtedy, a nie mogli wejść do środka. No bo właśnie były obostrzenia, więc oni w tych maseczkach, okutani, wiesz, no zupełnie nie mieli ślubnej garderoby, ani weselnej. I zrobili niespodziankę, tak, bo ktoś zagrał nam, właśnie nie pamiętam, widzisz, i muszę sobie teraz przypomnieć, proszę co, bardzo. Bo byłam w takich emocjach, że nie pamiętam, czy to był marsz Mendelsona, czy Ave Maria, słuchaj, nie pamiętam. Bardzo blisko! W każdym razie było to naprawdę wzruszające, no i właśnie ten szpaler z czerwonych róż, pod którym przeszliśmy. Wiesz, no, ciekawie się patrzyło na twarze przyjaciół w maskach, ale to, że się tak postarali, że... Chcieli z wami być, chcieli dzielić ten moment, pomimo bardzo trudnej sytuacji, to było wspaniałe, że no nie odpuścili sobie. Tak, i byli wszyscy, naprawdę absolutnie wszyscy, którzy są dla mnie ważni. Nie mogliście potem ich nawet zabrać na żaden wspólny obiad. No wszystko obiad. Było pozamykane, wiesz, no, z częścią nam się udało spotkać po prostu w domu, ale to no, w takich warunkach z obietnicą, że słuchajcie, zrobimy jeszcze wielką imprezę i no, zaprosimy i co? Wszystkich. I do tej pory nie zrobiliśmy. Czekaj, kiedy był ślub, w jakim miesiącu? No to już było ponad rok temu. Ponad rok, no to myślałam, że chociaż rocznicę zrobicie dużą. Nie. Nie udało się. Rocznicę sobie kameralnie też spędziliśmy. No ale wiesz, trzeba tą obietnicę jakoś zrealizować. A wiesz, że po prostu nasi bliscy są wybaczalscy. Aha! Kompletnie to cię rozleniwia. Kompletnie się nie domagają, wszystko rozumieją. Wiesz co, chyba po takim dłuższym czasie nie byłoby już tych emocji. Co miałabym włożyć tę samą sukienkę? Nie, no co ty, nową! Beata, nową! Wiesz, tak jakoś nie... Po jakimś czasie już stwierdziliśmy, że to chyba nie to. I że jak zrobimy jakąś imprezę, to po prostu z innej okazji, a nie odroczoną ślubną. Powiedziałaś, że też ważnym momentem w waszym życiu było wspólne przejście choroby, ale przechodziliście ją w takich małopolskich warunkach. To prawda.
wylecieliśmy mimo przetestowania, mimo wyników negatywnych. Przylecieliśmy w podróż poślubną na Malediwy, cudowne miejsce. Wymarzone przez Was. Wymarzone. To chyba było Twoje marzenie. Wiesz co, nie, myślę, że wspólne. Wspólne, tak, tak. Chociaż oczywiście już po tym wyjeździe wiemy, że to są takie miejsca, które są jednorazowe do zobaczenia i wystarczy. Chociaż wiesz, jak się ogląda przez okno, nigdy nie mówię nigdy. Ale przyjechaliśmy i okazało się po tygodniu, że oboje jesteśmy chorzy i musimy tam zostać na kolejne 2 tygodnie, ale już absolutnie nie można było wychodzić sobie poza domek. I oglądaliśmy ocean przez szybę. Zastanawiam się, gdzie musieliście się zarazić, czy w podróży, czy już będąc tam na miejscu? Całkiem możliwe, że po prostu w podróży. Bo jednak od momentu wyjazdu, testu do czasu ponownego testu minął tydzień, czy ponad tydzień. Więc myślę, że gdzieś w podróży, być może w Dubaju, bo mieliśmy międzylądowanie, które trwało kilka godzin, a tam chyba nie dbano aż tak bardzo o maseczki i inne środki ostrożności. Poszliśmy do knajpy, też spragnieni bycia w knajpie, więc być może gdzieś po drodze. Powiedz mi, czy wy bardzo cierpieliście przechodząc COVID, czy po prostu musieliście być odizolowani? Musieliśmy być odizolowani. Wiesz co, to był początek, więc wszyscy byli, początek pandemii de facto, czyli taki środek, ale jeszcze cała sytuacja nie była tak oswojona jak dzisiaj, czy opanowana. To bez było jeszcze, szczepionek jeszcze. Oczywiście przed całą akcją szczepień. I ja zachorowałam ze wszystkimi możliwymi objawami. Michał przeszedł łagodniej, no ale wiesz, ta groza, kiedy lekarz wchodził codziennie w tym, wiesz... Skafandrze! Tak, w wielkim kombinezonie, okutany tym, z jakimiś lekarstwami, urządzeniami do różnych pomiarów, kiedy, wiesz, nie możesz wyjść do restauracji, tylko ci przynoszą, podstawiają, potem odnoszą, zabierają. Ale powiedz naczynia. Mi, to było do tego stopnia, że wy nie mogliście... Bo rozumiem, że po prostu na Malediwach mieliście domek na plaży. Tak, tak. To jakby ta izolacja była do tego stopnia, że nie mogliście sobie wyjść na taras domku? Mogliśmy, na szczęście mieliśmy taki z tyłu, takie miejsce, gdzie można było się trochę przewietrzyć, natomiast w stronę oceanu nie wolno nam było, no bo to się jednak przecinały szlaki turystów. No, co wcale nie znaczyło, że jak zapadła noc, to sobie nie wychycałam, zmoczyć się. Nogi. Ojeju, w takim miejscu być uwięzionym. Czy wiesz, wtedy, kiedy już po prostu się też lepiej poczułam, no bo jednak te pierwsze dni były no, w chorobie i były trudne. Twój mąż tak naprawdę, chyba ośmielę się powiedzieć, że stroni od show biznesu. To nie jest kierunek, w którym chciałby iść i raczej stoi z tyłu. Czy to jest coś, co ci trochę przeszkadza? Nie, kompletnie. On jest w ogóle spoza tego środowiska. Nie znaliśmy się wcześniej, aniżeli wtedy, kiedy... Znaczy, poznaliśmy się, ale wcześniej nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu, tak? Czyli on ciebie nie znał z telewizji? On mnie znał, ale w drugą stronę nie. No tak, to przypuszczam. Ale żeby on nie wiedział o twoim istnieniu, to nie, to by było dziwne. I faktycznie jest tak, że... Wiesz co, mi też już tak nie za bardzo zależy na byciu w tym świecie. Raczej się z niego wycofuję powoli, oczywiście zostawiając sobie furtkę na to, co bardzo lubię właśnie w tej branży. Natomiast już nie z takim szerokim byciem w niej. I też jest tak, że to Michał wpasował się akurat w ten mój czas. I my, jeżeli wychodzimy, to na jakieś ciekawe premiery, jeżeli wychodzimy, to do teatru albo na jakieś inne uroczystości, które nie są też od nas jakoś specjalnie wymagające, że trzeba się wystroić i tak dalej. Zresztą nawet nie ma takich imprez teraz. Teraz nie ma. Ile czasu jesteście razem w związku? Jak miałabyś to teraz podsumować? No myślę, że niebawem miną 2 lata. 2 lata. Czyli można chyba określić tę waszą relację jako sprawdzoną, ale wciąż bardzo świeżą.
zastanawiam się, czego mogę Wam życzyć, w jakim kierunku ona ma się rozwijać, żeby dawać Wam takie pełne szczęście. Życz nam, żeby nic się nie zmieniało, żebyśmy dalej byli ludźmi, którzy bardzo lubią wzajemnie ze sobą po prostu być, przebywać, spędzać czas, którzy po prostu siebie lubią, którzy za sobą tęsknią, którzy mają bardzo dużo takich ciepłych emocji wobec siebie, nie konkurują ze sobą, nie są u siebie zazdrośni, pochodzą z różnych światów, te światy, wiesz, no, dopiero poznajemy, on mój, ja jego, ale żebyśmy po prostu w zdrowiu, a dzisiaj wiemy, że to jest bardzo ważne, w zdrowiu i w chyba bardziej przewidywalnym, aniżeli dzisiaj świat, mogli sobie po prostu spokojnie żyć. No to dokładnie tego Ci życzę, to co powiedziałaś jest takie bardzo dojrzałe i brzmi jak recepta na naprawdę dobry, wieloletni związek. Życzę innym kobietom, żeby przekonały się, że naprawdę zasługują na takie szczęście, jakie spotkało mnie. W ogóle jak na Ciebie patrzę i mówisz o Michale, to mam wrażenie, że jesteś taka poruszona. I że ta łezka tam ja sama sobie cały czas zazdroszczę, to z zazdrości. Widzę, że ta łezka tam już od dłuższego czasu się kręci. Oby zawsze ten mężczyzna wzbudzał w Tobie takie emocje, Beata. Bardzo dziękuję. Niech tak będzie. Już się rozmazałam? Ach, jest pięknie. Mnóstwo jest emocji związanych z moim związkiem, moim ślubem, moją miłością. Mam nadzieję, że za każdym razem, jak będę wracać do tego dnia, no to będą one dokładnie takie same. A to nie sądziłam, wiesz, że się tak popłaczę na samą myśl o tym, bo to tak jakby to była jakaś zamierzchła przeszłość, a niedawno obchodziliśmy pierwszą rocznicę ślubu. Ale mimo wszystko emocje są cały czas takie świeże i dobrze i takie zostaną. Nie wiem, czy wesele jeszcze się odbędzie, tego nie wiem, bo ja, wiesz co, nigdy nie mówię nie mówię nigdy, nie mówię zawsze. Może się tak wydarzy, ale na razie chyba nie myślimy o tym. Na razie to chcemy gdzieś sobie znowu pojechać. Nie jestem specjalnie wylewna, jeśli chodzi o opowiadanie o takich historiach. Ta historia jest o tyle, myślę, interesująca dla innych, ponieważ odbyła się w zupełnym zamknięciu niejako, bez świadków. Nie było po prostu tego, tej grupy ludzi, którzy mogli na to patrzeć. No i teraz postanowiłam opowiedzieć trochę więcej. I się cieszę. Oczywiście nie zdradziłam bardzo wielu, wielu intymnych szczegółów, ale może kiedyś to się też zdarzy. Marzysz o wyjątkowym samochodzie, który zawiezie Was do ślubu? Maybach, Rolls-Royce, Bentley w kabriolecie, a może inna ekskluzywna limuzyna? Wejdź na www.weddingdreamcars.com i poznaj ofertę wybranych przeze mnie samochodów, które pięknie będą prezentować się w tym ważnym dla Was dniu. Izabela Janochowska. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!